odwiedziny królowej Saby. Pan Bóg udzielił Salomonowi nie tylko mądrości, ale także ogromnego bogactwa. To pozwoliło mu zbudować sobie przepiękny pałac z królewskim tronem. Siedząc na tronie, Salomon wydawał sprawiedliwe wyroki dla swojego narodu przed obliczem Boga. Salomon wybudował także statki. Królewska flota była potrzebna, by mieć dostęp do krajów, które znajdowały się za morzem. Dzięki flocie można było zaświadczyć innym narodom, że Izrael to lud żywego Boga, który chce, aby oddawały mu cześć wszystkie narody ziemi. Przecież Pan Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi i wszystkiego, co na niej żyje. Często okręty przywoziły z zamorskich krajów kość słoniową, drogocenne kamienie, pawie. Z kolei Salomon wysyłał zboże i oliwę z oliwek. Wieści o wielkości izraelskiego królestwa rozprzestrzeniały się daleko poza granice Izraela. Królowa Saby, królestwa położonego daleko na południu, nie mogła uwierzyć, że na tronie w Jeruzalem siedzi mądry król, który ma tak wielkie bogactwa i taką wiedzę, że nie sprawia mu problemu odpowiedzieć na żadne pytanie. Zdecydowała więc, że wybierze się w odwiedziny do Salomona. Wielka karawana, okryta różnobarwnymi dywanami, podążała w stronę Jeruzalem. Królowa wiozła ze sobą ogromną liczbę prezentów dla króla. Złoto, drogocenne kamienie, tkaniny i przyprawy korzenne pochodzące z jej kraju. A oto już Jeruzalem. Jakże zdziwiła się królowa, kiedy zobaczyła świątynię Bożą i pałac króla. Nigdzie na ziemi nie widziała nic równie pięknego i wspaniałego. Kiedy zaprowadzono ją do Salomona, zobaczyła niezwykły tron z kości słoniowej, pokryty złotem. Do tronu prowadziło 6 stopni, a na każdym z nich stały 2 wielkie złote lwy. Królowej dech zaparło w piersiach z zachwytu na widok tego piękna. Kiedy przywitała się z Salomonem, zadawała mu pytania i zagadki, które król z łatwością rozwiązywał. Teraz królowa Saby nie miała wątpliwości co do mądrości i wielkich dzieł, których dokonał ten król. Potem wręczyła Salomonowi wiele prezentów, co świadczyło o jej szacunku dla niego i o przyznaniu, że taki król może być posłany tylko przez Boga. Miną wieki i wielki Bóg przyśle na ziemię większego króla o jeszcze większej mądrości, który będzie mógł odpowiadać na wszystkie nasze pytania i rozwiązywać wszystkie zagadki naszego życia. To Pan Jezus Chrystus, a Salomon był tylko małym obrazem przyszłego Zbawiciela wszystkich narodów ziemi.
na podstawie drugiej księgi Kronik, rozdział 9, wersety od 1 do 12 oraz Ewangelia Jana, rozdział 8, wersety od 12 do 29. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.